że ja powiedziałem, że mam czas dla niej od 17 do 19. Ona powiedziała, nigdy żaden facet nie powiedział mi, do której ze mną będzie, nie wyznaczył czasu. Po prostu spotykaliśmy się i no, albo się coś potoczyło dalej, albo nie. A ty mi wyznaczyłeś czas, a ja mówię, chciałem cię poznać, a trochę zajęty jestem. A sam o nią walczyłem, czy ona wie, że mi się podoba, ale jakby coś jej nie daje spokoju, dlaczego on... Czas jej wyznaczył. Czas jej wyznaczyłem, końcowy jeszcze taki, gdzie ona może miała nadzieję, że skończymy u niej na przykład. A ja się tak bezczelnie seksualnie podnieciłem na tej randce i jak już wstawała, bo nie mieliśmy kontaktów seksualnych, fizycznych, tylko siedzieliśmy na ogródku piwnym i rozmawialiśmy, rozumiesz, cały czas. Poznawaliśmy się, tak jak rozmawiam z tobą, poznawaliśmy się po prostu szczerze, fajnie i wiedziałem, że czas dobiega mój końca, który wyznaczyłem, więc zacząłem wątki seksualne, nie? Zapytałem się jej, jakoś tam płynnie przeszedłem do tematów seksualnych, zapytałem się, czy zastanawiała się, co jej daje największą satysfakcję w seksie, nie? Mówię, ludzie mówią, że seks jest przyjemny, ale mówię, dosyć mam takiego pieprzenia względnego, bo to wiadomo, że jeżeli ty poczujesz penisa w środku, czy ja włożę do cipki, to że będzie nam fajnie. Ale zastanawia się, co ci w seksie daje najlepszą przyjemność, nie? Zobacz, serio o tym mówię, więc jakby nie robię sobie z tego żartów, no. Zmuszają to do tego, żeby serio odpowiedzieć. I nie wiedziała, zaczęła się tam motać, ja mówię, no to ci nie bój się, wiesz, śmiało odpowiadaj, otwórz się, nie wstydź się. I ona zapytała mnie, co mi sprawia. Czekałem tylko na to, bo ja już mam swój patent na to. Jak się lirycznie w to wgłębiłem i to opisałem, to ona aż kolanami do mnie się odwróciła i aż jej pulsowała klatka piersiowa. I doszło do tego, że musimy iść, nie? Ona wstała i chciała wyjść, bo ja powiedziałem, bo ja byłem umówiony, ale w tym samym ogródku piwnym z kimś po niej, nie? Znaczy tam ze znajomym jakimś, nie? I jej powiedziałem, że ja tu zostaję, bo zaraz mam następne spotkanie, nie? Ale że będziemy w kontakcie i się jeszcze umówimy. I ona wstaje. Nie mieliśmy wcześniej nawet takiego dotyku, nie? Ona wstaje, a ja ją biorę za kark w ogóle bez pytania, odwracam w swoją stronę, ona już widzi, że chcę ją pocałować i tak się odwraca lekko, nie? No. Biorę, wiesz, na chama drugą ręką przytrzymuję, ona no nie całuj mnie, nie całuj mnie, nie? Dziewczyna, wiesz, starsza z sądu, bardzo poważna osoba, prawie taka celebrytka u mnie w mieście, nie? I ją, wiesz... Normalnie tak przelizałem i tak ją puściłem, idź sobie, rozumiesz? I spotkałem ją parę razy gdzieś na starówce maszerującą od tamtego czasu. Za każdym razem podjeżdżam do niej i ją troszeczkę podkręcam i jadę, nic nie proponuję, rozumiesz? A ona za każdym razem czeka. Wiem, że czeka cały czas na spotkanie. Przyjechałem po roku z Anglii, pojechałem do Torunia tylko na chwilę i znowu ją spotkałem. Widziałem ten tyłek już z daleka, go wszędzie poznam, od tyłu. Plecy wyprostowane i te pośladki jak chodzą. I zaczęliśmy chwilę rozmawiać. A co jest ciekawe, widzisz, ta dziewczyna się zachowuje tak, że... Jakby ktoś z boku widział naszą rozmowę na starówce, to by pomyślał, koleś robi z siebie durnia przy lasce i tak nie ma u niej szans. Z boku to tak wygląda, bo to nie było tak, że ona mi wisiała na mnie, tylko ona nie patrzy, idzie do przodu. A ty gada, ma taką dumę, że nie chcę pokazać ludziom, że taka dziewczyna z taką klasą, z takim tyłkiem rozmawia ze mną, rozumiesz? Ale ja to całkowicie ignoruję, bo wiem, że w nocy będzie sobie z palca strzelała, rozumiesz? Dziewczyny już są niewolniczkami tych swoich głupich zachowań. A czemu tak jest? Wynika to z renomy i z tego, jak ludzie ją widzą. Kobiety dbają o reputację, często im zależy na opinii bardziej niż nam. Jak na przykład podchodzisz do dziewczyny, która jest w towarzystwie i patrzysz na nią się takim wzrokiem i mówisz do niej i tak gestykulujesz przy jej twarzy i tak dalej, bla, 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 to wszystkie koleżanki to widzą i... Ona nie będzie chciała pokazać, że na nią to działa przy swoich koleżankach. Bo wie, że one na to patrzą i uzyskasz coś takiego, że dziewczyna... podcinasz sobie trochę nogę, jeśli chodzi o to, żeby ta dziewczyna z tobą spała na przykład później. Bo ona widzi, że jeszcze nie masz dużego doświadczenia z kobietami, że takich rzeczy się nie robi. Nie zawsze, bo są wyjątki, ale generalnie ja tak nigdy nie robię. Dbam o to, żeby dziewczyna zauważyła, że jestem kompetentnym kochankiem. Kochankiem, czyli z gościem, który można się przeżnąć dyskretnie gdzieś tam na boku. Dlatego mam takie relacje od kobiet, bo w towarzystwie rozmawiam ze wszystkimi, traktuję je jak koleżankę, a kiedy tylko ktoś się oddali, że jesteśmy sami, od razu mówię na przykład rzeczy seksualne, znowu ktoś się pojawia, nic nie daje poznać spojrzeniem ani dotykiem, że w ogóle coś między nami jest i ona widzi, że ja kumam czacze, że może się ze mną przespać na luzie, a jestem stabilny emocjonalnie, wiem... rozeznaję się jakby sytuacyjnie w tym, na czym mogę sobie pozwolić i że nie będę też stał i śpiewał serenad pod jej balkonem, no jak ona ma faceta i tak dalej. Widzi, że ze mną może to zrobić, nie? Długo się tego wszystkiego uczyłeś? No. A skąd ci się to wzięło? To gdzieś wyszukałeś? Nie.
To jest prosta sprawa. U mnie to wyglądało tak, co na stronie wszystko jest napisane. No, 13 roku, nie? Co tam no. 7 lat dziewczyny za. Bo wiesz, jest kwestia tego, że szkolenia czy książki to jest jedno, a nasza chęć zmiany i drugie. To jest druga. Decyzja, że chcę się zmienić, zmienię wszystko, co jest potrzebne, jest świetną decyzją. A nie tylko zmienię to, co uważam, że mi się przyda, a resztę nie zmienię, nie? Bo ktoś, kto cię tego uczy, wie lepiej, co jest tobie potrzebne. Wszystkie twoje myśli wychodzą przez oczy. I to jest to, że jak ty masz inne przekonania, będziesz inne rzeczy budził w dziewczynach, jak inaczej będziesz myślał, będziesz inne rzeczy budził. Więc musisz najpierw nauczyć się jak odpowiednich poglądów. Właśnie w Fundamencie Sukcesu z Kobietami, tam o to zadbałem w pierwszej połowie książki, żeby przekazać tam rzeczy, pewne prawdy na temat kobiet, na temat tego, że one lubią seks bardziej niż faceci, że chcą. Czytałeś to czy nie? Nie, tego nie. I to jest po to, żeby właśnie taki ktoś, kto tak jak ty na przykład, że mówi, że dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się dzieje, to odpowiada to na te pytania pierwsza połowa książki, a druga uczy jak być atrakcyjnym, nie? Ale chodzi o to, że no w tej sytuacji klubowej, no ja nie wiem, jak patrzę na kolesia, jak patrzę na dziewczynę, to widzę... Przyboi. No. Też to zauważyłem. Boją się. Gapią się, ale się boją. No ale czemu tak jest? No bo się boją. Ja też tak miałem. A teraz już tak mi to przeszło, bo wiem, że kurczę... Ja. Ale czemu tak jest? To jest coś takiego, nie, że człowiek jak patrzy, to ma strach podejść, chociaż wie, że to też jest człowiek, że cię nie pogryzie i tak dalej, ale coś takiego głupiego pomyśla jest, że wiesz, że nogi ci jakieś miękkie się robią, nie, lepiej do łazienki idzie, zastanawia się, o teraz, podchodzisz bliżej, nie, to się no, nie ten moment. I to widać potem, laska to widzi. Wyczuwają. No, a wiesz, że nawet, to jest ciekawe, że nawet 16-latki seksualnie mają dużo większą pewność, no nie wszystkie, ale specjalnie taki skrajny przykład daję, nie? Nawet no. One, nawet mają większą pewność seksualną niż dojrzali faceci. Zmierzam do tego, że jeżeli 16 jest wyjebana w kosmos no. I patrzy się na nią gościu 20-parolatek, to on ma ten strach w oczach, nadal ten sam. No, a ona nie. A ona, gdyby on nie miał tego strachu i by podszedł do niej i od razu ją wziął za rękę i na przykład zaczął się całować, by poszła i by weszła w ten cały klimat, robiłaby to. Ja wiem, o co chodzi. Po prostu pewność siebie musisz mieć. No, mieć zdecydowany. Mieć, ale żeby mieć ją, trzeba mieć przekonania na temat tego, na temat siebie lepsze i na temat kobiet lepsze. Oj, ci mówię. Bo gdy przykładowo będziesz myślał, że kobiety nie lubią, jak się do nich faceci dobierają zbyt szybko. Będziesz się zastanawiał i tak dalej. Jak będziesz tak myślał, no to co będzie z tego wynikało? Ja się boisz. Jak uznasz to za prawdę? Już dupą. No, że nie będziesz stwarzał takich sytuacji, żeby szybko się za kobietę zabierać. A to będzie owocowało tym, że nie będziesz miał szybkich seksów. No tak, bo dotychczasowymi moimi metodami do niczego nie prowadziły, no. Aż na końcu się zastanawiałem, może ze mną coś jest nie tak. A postaraj się wierzyć w coś takiego, że każda kobieta pragnie z tobą seksu maksymalnie szybko, jak to jest tylko możliwe. Wyobrażasz sobie, jakie to będzie miało efekty, jak uwierzysz w coś takiego? Ja na przykład mam takie poglądy, że wiem, że kobieta, która znajduje się ze mną na randce, mam taki pogląd, ja wiem, że ona by wiele oddała za to, żebym umiejętnie poprowadził ją, żebyśmy mogli już się kochać dzisiaj. Ja szczerze w to wierzę i to nie jest coś, co ja wpajam sobie, żeby mieć seks, żeby w to wierzyć. Po prostu doświadczenie pokazało, że tak jest. A dlaczego? Bo potem po randkach są takie zadowolone, leżą w moim łóżku, przytulają się, dziękują no za spotkanie, no właśnie, dostały czemu tak seks. Jest? Czemu tak jest? Potem wypisują SMS, jak ci było na drugi A czemu dzień. Tak jest? Jak? No, że one tak się zachowują. Bo ja na przykład miałem kiedyś... Poszedłem sobie do hotelu z tą, nie? No i był... Jakby ci to powiedzieć, no bo jej rodzice byli, nie było domu wolnego. Mówię, dobra, to chodzi o hotelu. Wynajęliśmy sobie pokój, no i tam wiadomo, nie? I zacząłem takie rzeczy wypisać na drugi dzień, że sam byłem zdziwiony, jak odjeżdżałem, że jak było i też dobrze, że fajnie, że wpadłem. Szkoda, że rodzice byli, byśmy mieli cały dom, że w tym hotelu, ale mówi, też było ciekawie, nie? Nie wiem, czemu tak... I... No. I co, jak jej było dobrze, co jej robiłeś i tak dalej. No nie wiem, skąd mi się to bierze. Sam się też zastanawiałem nad tym. Słuchaj, jeżeli potrafisz doprowadzić kobietę, poprowadzić,
kobietę do seksu z tobą. Uwierz w to, że kobiety pragną się pieprzyć. Jeżeli ty uda ci się doprowadzić do tego ją, czyli obejść wszystkie jej bariery, bo ona ma bariery, ale chce, nie? No tak. Jeżeli ty będziesz na tyle wytrwały, że te bariery przejdziesz i doprowadzisz ją, to ona będzie ci wdzięczna za to, że przeszedłeś te bariery. Tak, powiem ci tak, że miałem taką sytuację, nie? Że ona mi powiedziała, że ona się zastanawia w domu i w ogóle, co się dzieje, że jej się tak mokro robi. Nie tak normalnie, tylko tak jakoś inaczej. No i nie wiem, czy ona jest chora, tak mi zaczęła gadać. To był jakoś, nie wiem, styczeń tego roku. Ale w sensie, kiedy się robi mokra? Co? Kiedy się robi mokra? Jak rozmawiacie, jak co robicie? W ogóle jak się ją tulę i w ogóle dotykam, nie? No to mówisz, że od pewnego czasu mam, jakby ci to powiedzieć, że nie wiem, czemu tak się dzieje, że ma jeszcze bardziej mokro niż kiedykolwiek. A była wtedy przy tobie, jak ci to mówiła, czy nie? Tak, mi prosto w oczy powiedziała. Jak to w samochodzie się, nie no wiem, czy ja już to takiej formy... od razu się zapytał? No. A teraz tak się czuję, że on się zapytał, nie? No. I powiedziała tak, mówi, koniecznie chcę to zobaczyć. I rękę... Ale poważnie, nie wiem, z czym to było spowodowane, bo zawsze tak, jak w Poznaniu pamiętam, to tak nigdy nie mówiła, nie? Normalnie było też jakoś tak, ale nie aż tak, bo przy końcu, no w styczniu, zaczęła mi takie rzeczy gadać tej. Nie wiem, czy ja tak ją, albo mogłam się z tą całować do samego rana. No nie wiem, skąd jej się to brało. Chłopaku. Zacząłem się aż tego przebać. Po takim tekście to powinno... Wtedy to byłem ciota, no. Co ci będę mówił? No, no to widzę, że już jak, skoro tak mówisz, to znaczy, że już inaczej myślisz. To dobrze. Ale a co byś teraz zrobił? Jakbyś to bym powiedziała? Zrobił? Po prostu bym się głębiej za nią zabrał. Rozumiesz, to bym położył na łóżka, bo rzucił jak taki... Ja wiesz co? Nic bym nie mówił, bym tylko działał. No to dobrze. Ale ci powiem, jak sobie teraz pomyślę po swoich słowach i po tym, co się przeczyta, to ja byłem dupą. Wierz mi, chłopie, byłem dupą. Kto nie był? Ja też byłem. Ej, no jak ci dziewczyna mówi, że jej się robi tak mokro, że ona sama nie wie, czemu się tak dzieje, to chyba coś tu musiało być, nie? Ja po prostu, no nie wiem, czy ją tak dotykałem, czy co jej tak robiłem, czy po prostu ja nie byłem tego świadomy, że tak na nią wpływam. Nie wiem. No. Nie wiem po prostu, bo że przy tobie mi jest tak dobrze. Też tak jest. Tak. Słuchaj, jeżeli nie wiesz, bo zawsze... Nie wiem, że ja bym się za nią zabrał tak... Konkretnie to dzisiaj by nie było takiej sytuacji, gdybym był sam. Tak mi się wydaje, bo generalnie mój charakter i wszystko pasowało. Tylko czy się wygasło, to ja teraz bym jej dał, czy coś wygasło. Generalnie pytaj się kobiet. Tylko działaj. Co w nich wywołujesz? Ale pytaj się też kobiet, co w nich wywołujesz. Ona powie ci, że nie wie, że to się samo jakoś dzieje. Podniecam cię. Masz na mnie ochotę? A myślałaś o tym, jakby to było, jakbym ja sprawdził, czy jesteś mokry? Czy nie miałeś ochoty na przykład, żebym jakoś cię zaspokoił? Ale... Oj, ci mówię teraz. Zadawaj takie pytania, bo na podstawie nich będziesz się uczył o sobie, jak ty działasz na kobiety. Ja na przykład, słuchaj, wiem doskonale, ja jestem tak świadomy, jak jestem już na ręce, że wiem dokładnie, co każdy centymetr, co ja robię z ciałem, jak on działa na kobiety i czy tak, czy nie, i co robić. Bo już przemaglowałem wszystkie kobiety, zadając im notorycznie pytania, co w nich budzę. No. Udając głupka, na przykład wiesz, nie patrz tak na mnie, ale jak? No tak jakoś. Jak jakoś? I wiesz, wyciskałem, żeby wszystko powiedziała i w końcu powie ci taką jedną rzecz, gdzieś na dnie tych wszystkich swoich pierdół, co gada, która będzie ci potrzebna w przyszłości. Jedna na przykład dziewczyna, ja to też opisywałem w książce, mówi, siedzę z dziewczyną, nie? Ona sobie siedzi tak jak ja siedzę tutaj i sobie u mnie na łóżku w Anglii, nie? No i wiesz, patrzę na nią i rozmawiamy, nie? A ona mówi, nie patrz tak na mnie. Ja mówię, ale jak, nie? A ona mówi, no tak, ty wiesz jak, nie? Ja mówię, no nie wiem jak, no powiedz mi, nie? No pęszysz mnie, ja nie mogę się na niczym skupić, nie? Ja wiem o co chodzi, ale udaję głupka, bo może ona powie coś innego, nie rozumiesz? No. I w końcu powiedziała, ciekawie to sformułowała, bo powiedziała, bo ty wiesz jak operować oczami tak, że mnie to doprowadza do szaleństwa. Jakoś tak, rozumiesz? Tak ja coś powiedziała. I ja słyszałem milion razy na przykład, jak wzrok mi działa na kobiety, ale nigdy nie słyszałem, że ktoś powiedział, że tak jak operujesz oczami. Czyli to jest ciekawe, bo ja się dowiedziałem czegoś nowego, no. Że nie tylko stricte samo nasilenie wzrokowe, tylko sposób na przykład jeszcze, wiesz, operowania jest też istotny. Robiłem to podświadomie dobrze, ale ona mi to powiedziała, że to chodzi o to operowanie, rozumiesz?
Wiesz, do czego zmierzam? Nie bardzo. Że jak przez to, że tak wypytuję kobiety, ja potem na następnej będę już świadomie to robił. No tak, wiem, o co chodzi. O to chodzi. Po prostu wyłapujesz i potem próbujesz na następnej. No, to jest świetna rzecz.